chcieliśmy zrobić premierę w ogóle w Hali Stulecia, ale nie byliśmy pewni, czy pan prezes odbuduje budynek. To oczywiście żart, bo rzeczywiście, kiedy puściliśmy zdjęcia z planu zdjęciowego Igrzysk Śmierci, no to były takie pytania, czy to były uszkodzenia na serio. Uspokajam, nie ucierpiała ani jedna bryła betonu w Hali Stulecia przy produkcji tego filmu, a my cieszymy się z tego, że dzisiaj zdjęcia hali obiegają cały świat. Hala Stulecia jest tą trybuną, gdzie ci trybuci rozpoczynają swoje te Igrzyska Śmierci, czyli te Igrzyska Głodowe. Widziałam, jak się to wszystko wali, tak jak tam w zwiastunach. Bardzo dziwne uczucie. Ja już trochę bywałam na planach, ale to jest coś takiego niepowtarzalnego. Sam proces przygotowywania Hali Stulecia pod film trwał rok. Zaczęło się oczywiście od rozmów z polskim producentem, jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, jaka to jest produkcja, a w końcu przez 2 miesiące trwały prace na planie, z czego samych dni zdjęciowych było 21 pod kopułą Hali Stulecia. Było to dla nas duże wyzwanie, dlatego że ekipa była bardzo liczna, ponad 500 osób, głównie ekipa amerykańska, niemiecka oraz polska. Zdjęcia rozpoczynały się bardzo wcześnie rano, zazwyczaj około godziny 4-5 rano i trwały bardzo często do późnych godzin nocnych. Więc cała ekipa musiała zostać należycie obsłużona przez cały dzień. Dodatkowo przygotowywaliśmy również catering dla tych 400-500 osób dziennie, więc biegłe wakacje były dla nas wyjątkowo intensywnym czasem. Czasami produkcje filmowe rzeczywiście są wyzwaniem dla Wrocławia, bo wiążą się z pewnymi utrudnieniami przy realizacji filmu. Czasami trzeba zamknąć drogę albo przyblokować most na jakiś czas, ale myślę, że tak suma summarum jesteśmy z takich produkcji bardzo zadowoleni, bo to jest nieszablonowa forma promocji miasta, nieszablonowa forma promocji architektury Wrocławia w dużej mierze, no i też nieszablonowa forma produkcji miejsca pod zdjęcia filmowe. Na pewno będziemy jeszcze wracać do Wrocławia, bo ponieważ oprócz Hali Stulecia jest wiele innych fantastycznych miejsc, które warte są pokazania, a jeszcze są nieograne w hollywoodzkim świecie.